Otóż musicie zauważyć, że komunizm miał prostą filozofię. Nie pozwolić im się zorganizować. Nawet dwóch, trzech ludzi przychodziło pod adres, to już przychodziła bezpieka i rozwiązywała nas i do aresztu wsadzała. A więc komunizm rozbijał każdą próbę zorganizowania. I jednocześnie po cichu mówił, czy nie widzicie, że nie ma szans? Nie widzicie, że 200 tysięcy żołnierzy sowieckich jest w Polsce? Czy nie widzicie naokoło broni nuklearnej i milion żołnierzy sowieckich? Z czym do gości? I w tym sposobem złamano ducha narodu. I jednocześnie światu całemu udowodniono, że komunizm będzie trwał długo, długo i jeszcze dłużej. No i w tym stanie rzeczy do końca zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa. I właściwie chyba wymodliliśmy papieża Polaka na tą końcówkę drugiej tysiąclatki chrześcijaństwa. Papież został, Polak został papieżem, po roku od wyborów przyjechał do Polski. Na spotkaniach z papieżem prawie był cały naród w różnych miejscach, ale prawie cały naród słuchał. I papież powiedział, nie bójcie się, zmieniajcie oblicze ziemi. Dał nam słowo i zjednoczył nas, ale do modlitwy. Papież nie zamierzał żadnej walki robić. W ogóle to nie jego rola. Ale zorganizował nas i jednocześnie powiedział, zaraz, to nieprawda, że ich nie ma, bo komunizm mówi, ile was tam jest, co wy reprezentujecie. A tu na papieżu zobaczyliśmy, zaraz, trochę to nas jest. Ja do tego czasu, już byłem dość długo w opozycji, ze 20 lat, szukałem ludzi do walki, miałem taką grupę gdzieś chyba z 10 ludzi. Przez 20 lat 10 zebrałem, więcej nie dało się. Ludzie się bali, nie wierzyli. A kiedy Polak został papieżem, przez rok udało się zorganizować 10 milionów. Ani nie mądrzejszy, nie byłem mądrzejszy, ani nic. A udało się zadbać. A więc Ojciec Święty przyspieszył procesy. Zorganizował nas do modlitwy, a opozycja z Wałęsą na czele była w stanie przejąć to zorganizowanie i poprowadzić do boju. Bez Ojca Świętego długo, długo jeszcze by komunizm trwał, byśmy go wywrócili, ale prawdopodobnie jeszcze trochę by potrwał i końcówka byłaby krwawa. A Ojciec Święty przyspieszył procesy i uczynił walkę, końcówkę niekrwawą. A dowód na to, że mam rację, po polskiej wizycie Ojciec Święty był na Kubie, a więc był miał doświadczenia lepsze. No i co? No i Kuba do dziś jest dość daleko komunistyczna. Nie udało się tego zrobić, co w Polsce. Więc ja mam rację, mówiąc, że Ojciec Święty dał słowo, ale nikt nie potrafił przerobić to w ciało, a w Polsce była ta opozycja słaba, ale była w stanie przejąć to i poprowadzić, co się nie udało na Kubie. Tu się złożyło słowo i wykonanie przez masy, przez robotników, przez Wałęsę. Tam tego nie było, a więc do rewolucji poczęło dwóch czynów, słowo i potem słowo w ciało zamienić. Gdyby nie było tego, to byłoby to samo, co na Kubie, by jakieś teksty powstały, jakieś homilie mądrą, i koniec. I komunizm by dalej trwał. A opozycja polska była w stanie pociągnąć to.